Cześć, z tej strony Marek Pająk z WWader. Witam w moim spiderowym studiu. Dzisiaj chciałbym w ramach swoich testów sprzętu chciałbym porozmawiać z Wami na temat trochę sprzętu VST. Jakiś czas temu firma Hertz, a właściwie studio nagrań Hertz, wysłało do mnie swój produkt do przetestowania. Mowa tutaj o Hertz Drums, czyli programie do aranżacji, układania, edycji bębnów w naszym projekcie. Ja akurat bardzo dużo pracuję u siebie w domu i wykonuję przeróżne, że tak powiem, projekty muzyczne, stąd też potrzebuję w miarę bardzo szybki dostęp do sekcji rytmicznej i tutaj też Hertz Drums przychodzi nam z pomocą. Tak jak powiedziałem, to jest kompletny, profesjonalny program. Składa się tak naprawdę z trzech podstawowych paków, które są nagrane na odpowiednich zestawach perkusyjnych i oczywiście mają tutaj swój charakter. Pokrótce podpowiem tylko, że mamy Red Pack, Blue Pack i White Pack. Z tego co pamiętam, Red Pack jest nagrany na zestawie Sonora i jest to taki, bym powiedział, klasyczny zestaw perkusyjny, który też ja w tej sytuacji używam. Blue Pack, bardzo nowoczesne brzmienie, nagrane na zestawie Yamaha i chyba z tego co pamiętam White Pack był nagrywany na zestawie DW, czyli taki, bym powiedział, klonowy zestaw perkusyjny, bardzo mocny punch, bardzo jasne brzmienie. Ja wybrałem tutaj Red Pack i w każdym tym paku mamy do dyspozycji kilka różnych presetów. Może być jakiś alternative rock, degen funk, new metal, rock pop i stoner metal. Dlatego też warto zapoznać się z różnymi, że tak powiem, zestawami, żeby znaleźć ten właściwy zestaw, z którego będziemy korzystać. Oprócz trzech podstawowych paków mamy oczywiście też do dyspozycji trzy rodzaje mikrofonów. Co to oznacza? Czyli tak naprawdę każdy zestaw może być mikrofonowany innym zestawem mikrofonów, co daje nam oczywiście inne efekty brzmieniowe. I teraz tutaj jak sobie przetestuję na przykład na szybko werbel, który mi tutaj odpowiada na mikrofonie B, jak zobaczę jak to wybrzmi na zestawie mikrofonów A, słyszymy, że jest tutaj całkiem jakby inna tutaj kubatura, jakby pomieszczenia, przestrzeń, a widać, że zestaw C jest dosyć krótki, jeśli chodzi o to brzmienie. Oczywiście ten pakiet mikrofonów może być odpowiednio miksowany dla poszczególnych instrumentów. Mogę sobie wybrać, o widać, że chyba nawet mam wybrany zestaw mikrofonów C dla domów. Zestaw B jest dla stopy i werbla, także to można sobie dowolnie w jakiś sposób miksować. Fajnym narzędziem jest takie narzędzie, które właśnie pokazuje nam pozycję naszego brzmienia względem roomu, czyli pomieszczenia, w którym się znajduje, jak i również rewerbu, który możemy odpowiednio tutaj regulować. Więc jeżeli stwierdzę, że nasz werbel jest za suchy, mogę sobie tego rewerbu tutaj odpowiednio dołożyć. W momencie, kiedy już wybrałem sobie swój zestaw perkusyjny, przychodzę do następnego jakby etapu w swoim projekcie, czyli jeśli nie mam gotowych midów, które mógłbym podłożyć, mogę skorzystać z tak zwanych groovesów, które mamy oczywiście tutaj też we wszystkich pakach. Groovesy podzielone są na style funky, new metal, rock, jak i również podział rytmiczny 3/4, 4/4, 6/4 oraz tempo. Ja pracuję w tym projekcie na tempie 160, natomiast mogę również zaimportować sobie groove jakby z innego tempa i on oczywiście odpowiednio dostosuje się do tempa, na którym ja pracuję na projekcie. I teraz tak, mamy coś takiego jak intros, czyli wprowadzenie, załóżmy, do naszego riffu, czy tam projektu, pomysłu. Oczywiście główny beat. Jeśli stwierdzę, że na przykład ten beat mi się podoba, ale jest za wolny, mogę go zagrać również dwa razy szybciej. I już w tym momencie, załóżmy, może mi to odpowiadać. O, tutaj widać, na przykład dochodzą jakieś inne instrumenty typu tomy.
Możemy oczywiście zmienić podstawowe jakieś sprawy związane, nie wiem, z blachami. Jeżeli nie chcemy, żeby nasz bit był typowym bitem, który jest realizowany przez hi-hat, możemy zmienić go na ride, jak i również zmiksować, czyli podejrzewam, że będzie tutaj granie po kilku różnych blachach. Dokładnie. Do tego oczywiście możemy sobie dołożyć odpowiednie przejścia, jeżeli na przykład nasza figura ma się zakończyć jakimś przejściem. No już tutaj trochę lepiej. I tutaj w momencie, kiedy mamy przejścia, możemy sobie krótko jakby określić, czy chcemy, żeby to przejście kończyło się na werblu, czy załóżmy na tomach z werblem, czy może zmiksowane z blachami. Także jest tu sporo możliwości. Oczywiście wymaga to troszeczkę przeglądnięcia, żeby sprawdzić, co się kryje pod każdym, jakby powiedział, kafelkiem, więc jest to trochę zabawy, żeby ten temat określić. W momencie, jeśli ja już mam wybrany bit, który by mnie interesował, mam wybrane elementy, które miałyby wystartować, miałyby zakończyć, bo tutaj widzę, że też są jakby zakończenia poszczególnych rytmów. No i kiedy przychodzi moment, kiedy chciałbym te bębny zaimportować sobie do projektu, to robię nic innego, jak bardzo prostą sprawę. Wybieram sobie bit, który mnie interesuje i tym przyciskiem go importuję do śladu MIDI, czyli tutaj. No i teraz mogę sobie już puścić utwór. Jest! To banalnie proste. Spróbujmy może zobaczyć coś, co jest bliższe mojemu tempu. O! Okej, to będzie fajnie funkcjonować. Trochę taka folka. Dobra, czyli załóżmy. Świetnie. I teraz w tym momencie do tego, co już mam zaciągnięte, mogę sobie oczywiście dorzucić kolejny element. Wrzucę sobie to przejście. Zobaczymy, jak działa. Elegancko. No i mam pierwszy bit plus przejście i drugi element. Działa. I w ten sposób mogę układać kolejne klocki, budując cały aranż bębnów w naszym utworze. Z takich rzeczy dodatkowych, które tutaj mamy, oczywiście mamy do dyspozycji mikser, w którym możemy sobie regulować poszczególne ślady, dodawać więcej pomieszczenia, rewerbu, czy też blach. Także typowo jak w innych podobnych tego typu programach. Co ciekawe, co jest bardzo fajną rzeczą, każdy z tych instrumentów tutaj, w tym zakresie, może być dosyć mocno regulowany. Możemy zmienić jego wysokość, czyli spitchować, na przykład stopę dać wyżej, tak? Czy też ewentualnie, na przykład, nie wiem, jeżeli stwierdzimy, że nasza stopa ma zbyt mało niskich częstotliwości, to mamy tutaj coś takiego jak sub, od razu czuć mocniejsze uderzenie w dole. Także sporo możliwości tutaj jest, jeśli chodzi o ustawienie dodatkowych parametrów brzmieniowych. Co mi się podoba przede wszystkim w tym programie? Podoba mi się design i brzmienie. To jest naprawdę jeden z podstawowych atutów tego programu. To brzmienie jest bardzo naturalne. Do tego podoba mi się sposób importowania śladów do projektu. Jest to naprawdę banalnie proste. I co ciekawe, dynamika poszczególnych groove'ów jest już gotowa do użycia. Nie trzeba praktycznie z nimi robić nic. Niestety trochę nie podoba mi się klasyfikacja groove'ów, ponieważ przydałaby się informacja tak naprawdę, co się kryje pod danym kafelkiem. Tutaj niestety te kafelki trzeba posprawdzać, żeby zobaczyć, co w danym miejscu jest.
Także myślę, że ta część mogłaby być trochę bardziej sprecyzowana. Niemniej jednak program jest naprawdę warty uwagi i myślę, że na pewno znajdzie wielu, wielu fanów, którzy znajdą w nim to, czego potrzebują. To tyle, dziękuję bardzo, do zobaczenia na koncertach oraz śledźcie moją stronę na YouTubie, w której to znajdziecie więcej testów sprzętu, jak i również raporty z naszych tras koncertowych. Do zobaczenia, cześć!